Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Robert Huć i w pierwszej kolejności chciałbym Cię zaprosić do tego, żebyś zapisał się do mojego newslettera. Link masz właśnie poniżej tego materiału wideo, zrób to już teraz. Czeka również tam na Ciebie mała niespodzianka. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. A jeśli podoba Ci się moja analiza techniczna, to oczywiście zapraszam Cię do kanału YouTube i nie tylko. W tej sytuacji ja już chciałbym przejść sobie do Ethereum. Chciałem podziękować jeszcze bardzo za maila, którego ostatnio otrzymałem w sprawie właśnie analizy technicznej. Co za tym idzie, e-maile i komentarze, które gdzieś tam się pojawiają, staram się w jakiś sposób przedstawić. Był ostatnio Ethereum, no i dzisiaj też chciałbym się krótko do niego odnieść, później pojawi się kartano Shiba. Ale to, co dla mnie najistotniejsze, to chciałbym Ci pokazać aspekt analizy technicznej. Jak wiesz w poprzednim materiale wideo na Ethereum, wspomniałem o tym, że nie lubię jakby analizować wykresów wstecz. Robię tylko po to, żeby ewentualnie wyciągnąć wniosek, który może posłużyć mi jako przykład, czy też jakąś pomocną informację, która ukształtuje mój światopogląd, żeby móc zobaczyć, co ewentualnie może się pojawić na wykresie. Przejdźmy zatem sobie do Ethereum. I tutaj będziemy mogli sobie omówić cały ten temat i to, co chciałbym Ci przedstawić. Ja jeszcze tylko dodam a propos tego maila. W sumie tam było parę tych maili jeszcze raz, y, analiza techniczna to 50 na 50. Ona może się sprawdzić, wcale nie musi. W tym przypadku chcę Ci pokazać, że mieliśmy tutaj pewne założenia. Wnioski oczywiście wyciągnięte trochę do tyłu i to, co Ci przedstawię na właśnie na szybie czy też na Cardano, również na razie jest to bardzo mały y, pogląd, jeżeli chodzi o analizę techniczną, ponieważ nie mamy też zbyt dużo punktów do odniesienia się, ale na przykład tu, jeżeli chodzi o Ethereum, to już mieliśmy co e, sobie... E, mieliśmy już po prostu czym się posłużyć, jeżeli chodzi o analizę techniczną. Ja w tym materiale ale wideo przedstawiłem to, że mieliśmy tą korektę A, B i C, i powiedziałem, że fajne miejsce to było do wykorzystania, jeżeli chodzi o, o to, co moglibyśmy zrobić. Ja w każdym materiale oczywiście nie czekam, no nie jestem cały czas na bieżąco, żeby później pokazać. Ale zobaczcie, teraz możemy zmienić podejście, możemy coś innego zastosować, coś zrobić lepszego. No i patrząc na to, oczywiście każdy może powiedzieć tak, do tyłu to jest, nie ma problemu, żeby to stwierdzić, no było ABC, no faktycznie na dole można było się za, za, zaangażować, znaleźć świeczki itd. i tak dalej i wypróbować to. Chciałem Ci pokazać, że w tym materiale oczywiście, jeżeli obserwowałeś później dalej wykres Ethereum, to możemy zobaczyć, co chciałem Ci przedstawić, że jeżeli będziemy mieli tutaj pierwszy ruch, drugi, trzeci i będziemy mieli prawdopodobnie kontynuację tych teorii far eliota, to mamy szansę na pojawienie się właśnie, czy to też kolejnej właśnie korekty. W tym przypadku jeżeli mamy początek czegoś, no to może to być właśnie ta teoria, i możemy ją spróbować wykorzystać. Zauważmy, że wyznaczyłem Ci miejsca, w których można było spróbować, ewentualnie popatrzeć, zobaczyć, czy się coś takiego pojawi. Ja przygotowałem Ci materiał, w którym chciałem Ci wytłumaczyć. Że te sekwencje oczywiście są w jakiś sposób e, powtarzalne i oczywiście są one skute o skuteczności 50 na 50, więc ta powtarzalność jest, ale nie we wszystkich, jakby e, setupach, które gdzieś tam się pojawiają. Oczywiście można jeszcze w inny dodatkowy sposób identyfikować, sprawdzać, e, czy mają troszkę większy, lepszy potencjał, czy też nie. W tym przypadku zakończyłem materiał właśnie na tym, mówiąc, że może jest szansa na to, że coś się pojawi. Ja dograłem specjalnie materiał wideo, ponieważ sam się potem zacząłem zastanawiać, mówię, kurczę, wszystko fajnie pokazałem, ale fajnie było również to pokazać, że to faktycznie w jakiś sposób jest w stanie się zrealizować. No i teraz właśnie w tym materiale, który za chwileczkę ci przedstawię, będziesz mógł to zobaczyć, ponieważ zrobiłem krótki materiał wideo, który właśnie objaśni tą sytuację, którą tutaj możemy zobaczyć. Już sobie włączamy ja już trochę przyspieszyłem to i tak materiał już, już jest z dużo większą wielokrotnością przyspieszony, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, że w tym miejscu, w którym wyznaczyłem sobie to miejsce, gdzie docelowe prawdopodobnie się skończy, na to się składało również właśnie kanał, który ci wyrysowałem tutaj na zielono. No i mieliśmy A, B i C, i mówiłem, że oczywiście, jeżeli chodzi o zniesienia, jest szansa na zaangażowanie się. No i tutaj musimy zwracać uwagę, w którym miejscu pojawi się nam właśnie takie zaangażowanie. Przyjrzyjmy się temu materiału wideo. Jeżeli uda mi się, to oczywiście jeszcze też. Dorzucę go poglądowo na kanał YouTube. Jeżeli napiszecie w komentarzu, że chcecie, to ten materiał również się pojawi. Ja go troszkę przyspieszyłem. Ma on zaledwie, no tutaj w tym przypadku 23 minuty. Ja zrobiłem jeszcze jeden materiał, który ma zaledwie 3 minuty, ale mogłoby się to za szybko przesuwać i mógłbym nie wytłumaczyć tego, co chcę. Zauważmy tutaj właśnie, że pojawiły się właśnie pierwsze świeczki, dwie sygnałowe. Jeżeli byśmy oczywiście chcieli kupić czy wejść, pamiętajmy oczywiście też, że to jest bardzo istotne, czy kupujemy na jakimś kontrakcie, w sensie gdzieś za w zależności od jakim rynku, czyli jest to już typowo kryptowaluty jak na przykład e, Binance czy jakaś in, inny inny powiedzmy e, Inna platforma, czy też właśnie, m, można powiedzieć, broker, no o to mi chodzi, e, czy też i właśnie przechowujemy sobie później w czymś takim jak ledger nasze kryptowaluty, tak jak ja to robię, czy też właśnie e, możemy za pośrednictwem jakiegoś innego brokera kupić taki właśnie kontrakt, gdzie możemy jakby uczestniczyć w tym rynku. Przejdźmy, przejdźmy może do tego, co tutaj chciałem Ci pokazać. Zauważmy, że mamy tutaj właśnie e, pierwszy sygnał świeczkowy, on oczywiście mógłby być tym e, pierwszym sygnałem do wejścia, więc wejście powyżej. Stąd też zaznaczyłem Ci właśnie ten kwadrat, że pojawił się pierwszy sygnał zakupowy po 30 przy, przy zniesieniu. E, Fibonacci'ego 38 i 2. Jest to dość dobry poziom, przy którym cena często się odwraca. Jeżeli ktoś śledzi tylko i wyłącznie zniesienia Fibonacci'ego, to wie w jaki sposób to ewentualnie wykorzystać. No i właśnie tutaj mamy ten potencjalny przykład. Pamiętajmy o tym, że ja C zaznaczyłem niżej, bo dla mnie dużo lepszym wejściem byłoby u dna właśnie tego kanału, choćby dlatego, że znów połączyłoby się kilka kwestii, bo byłoby to 61 i 8. No i byłoby to oczywiście jeszcze e, to, że pojawiłaby się pewnie świeczka, no i mieliśmy. Jeszcze miejsce dodatkowe jako wsparcie przy tym, przy tym trendzie wzrostowym tego kanału, czyli tej zielonej przerywanej linii. W tym przypadku, oczywiście, możemy zobaczyć, co się wydarzyło dalej. Specjalnie to nagrałem, żebyśmy mogli sobie to dzisiaj krótko omówić. I zauważmy, że zanim jeszcze się nam tworzyło, tutaj już postarałem się o to, żeby uchwycić moment, zanim tworzył się wykres, że już tutaj przed czasem podjąłem decyzję o tym, co muszę. W sensie zastanowiłem się, co się może wydarzyć. Pamiętajmy, że kupując, wychodząc z tej świeczki, muszę również zakładać ten gorszy wall, więc stąd też mamy czerwoną strzałkę, bo ta żółta, przelewiona linia również mogła zagrozić naszym wzrostom. Ale jak przyjrzymy się dokładnie, to już cena de facto zaczęła po prostu nam wzrastać i bardzo ładnie szła do góry. W którym miejscu ona mogła się odwrócić? Nasz zysk oczywiście można byłoby zrealizować już przy tej odwracaniu. Się świeczce, właśnie choćby dlatego, że doszliśmy już do tego jakiegoś poziomu pułapu, przy którym cena znów może się odwrócić, i właśnie skorygować się, zjeżdżając gdzieś tutaj znów do samego dołu. To, co jest najbardziej istotne dla mnie, to analizuję sobie ten proces dalej. A więc zwracam uwagę na to, co mi tworzy właśnie wykres, co tworzą świeczki. jeżeli sobie przewiniemy ten materiał, żebyśmy zbyt długo tego nie oglądali, zauważmy, że mamy próbę podejścia. Ja już tutaj wyrysowałem nam prostokąt. Oczywiście, jeżeli byśmy mogli zakładać tutaj w tym miejscu, że cena prawdopodobnie pójdzie do góry, to prawdopodobnie dlatego, że mamy tutaj oczywiście ten trend przyspieszonej linii, czyli tą żółtą, którą tutaj wyrysowałem, wskazuje ona na to, czyli teraz już zamieniłem kolor na pro wzrostowy, żebyśmy mogli wiedzieć, że jest to trend wzrostowy, mamy linię o bardzo szybkim, można powiedzieć kącie, o mocniejszym kącie nachylenia, czyli taka linia szybkiego trendu można powiedzieć. W tym przypadku tutaj, jeżeli zwrócisz uwagę, Mamy być może możliwość kontynuacji wzrostu, ale tego oczywiście też nie wiemy. Przyglądając się tutaj temu miejscu, przy tej linii, może się okazać, że pojawi się znów kolejna sieczka, która popchnie cenę do góry, ale to oczywiście nie musi się wcale zdarzyć. To co znasz już z moich materiałów, ktoś to mnie ogląda regularnie, z pewnością wie, że w taki sposób, jak tutaj, gdzie cena, i tu już właśnie znika też ta szczołka, ją zdejmuję. Cena, gdy przecina mi taką przerywaną linię, to jest jedyny e, taki kolejny sygnał, który płynie z wykresu. Mamy konsolidację, mieliśmy wcześniej równowagę. Równowagę już wyrysowałem po tych dwóch świeczkach, które łączą je ze sobą, ewentualnie dają mi właśnie szpulkę, a mamy tutaj dwie przeciwstawne, więc mamy spadającą gwiazdę i wisielca, więc można powiedzieć, że razem ze sobą są to świeczki, które określają, że będzie trend prawdopodobnie boczny. Czyli nie mówią o jakimś długoterminowym, tylko o układzie świecowym, który będzie prawdopodobnie szedł sobie w prawą stronę. I tak się też stało. Skoro pojawiła się konsolidacja tego typu, taka mała, to również mamy kolejny sygnał, że wyjście w danym kierunku potwierdzi nam dalszą kontynuację tego, co może zrobić nasza cena. No, i w tym przypadku oczywiście, jeżeli ktoś obserwował, to już wie, co się wydarzyło dalej, ja to tylko przewinę. Cena sukcesywnie po prostu spadała. W sumie odpowiadam na to pytanie z, z maila, które padło, że jak to się stało, że ja to wiem. Nie, ja nie wiem. Ja po prostu tylko i wyłącznie obserwuję cały czas wykres i patrzę, który scenariusz bliżej mnie się realizuje. Jeżeli nie, to oczywiście wtedy te założenia trzeba całkowicie zmienić i te założenia zmieniamy w tym momencie, kiedy. Te założenia zmieniamy w tym momencie, kiedy po prostu widzimy, że coś się zmienia na naszą niekorzyść, a więc wtedy właśnie mamy szansę podjąć tą decyzję. A więc, choćby taką, gdybyśmy się tutaj zaangażowali po tej cenie, no to tutaj mamy tą sytuację, w której my byśmy mogli przy tej ścieżce również wyjść i zrezygnować z pójścia, że tak powiem, dalej, jeżeli chodzi o kolejne wzrosty. Dlatego, że mamy pierwszy sygnał, że cena się odwróci, drugi sygnał, że cena się odwróci, a co najmniej, że krótkoterminowo się odwróci. A czy przejdzie on, Oczywiście przez naszą linię trendu i zaneguje nam, czyli jakby przecinając linię trendu, e, uruchomi większość zleceń na sprzedaż, a więc pociągnie cenę w dół. No to już oczywiście znów statystycznie musimy zobaczyć, czy e, tak się sprawdzi. No i w tym przypadku znów cena ładnie poszła. Ja tu poprawiam za chwileczkę gdzieś e, nasz kanał, e, po to, żeby zobaczyć, czy odbijemy się od kanału, czy też właśnie również go przejdziemy. Tu w tym materiale właśnie i w, tej, w tym momencie przestawiłem sobie kanał, żeby zaobserwować, mamy reakcję, mamy cienie, ale czy mamy tutaj potencjał do trzeciego odbicia? Nie mamy żadnej świeczki na to wskazującej e, i oczywiście musimy założyć, że gdyby nawet się pojawiła taka świeczka, to nie znaczy, że tutaj nastąpi ta e, kontynuacja wzrostów, bo może się okazać, że oczywiście jeżeli nie będziemy mieć żadnego płynącego sygnału z tego wykresu do zakupów, to cena będzie po prostu nadal być może spadała. No i w tym przypadku już tutaj przed zakończyłem nagranie. Dlatego, że mieliśmy dalszą kontynuację spadków na tym walorze. Przepraszam, nie na tym walorze, tylko na Ethereum. A więc w tym przypadku zaczęło się już po prostu zapalać kolejne światełko, że o, czyżbyśmy mieli prawdopodobieństwo tego? I tu znów można użyć słowa właśnie prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo tego, że być może będziemy dążyć do swojego jakiegoś poprzedniego dołka, który gdzieś tutaj mamy. Dzisiaj troszkę bez malowania, mam nadzieję, nie będzie chaotycznie, jak gdzieś w tym miejscu. Czy w tym miejscu cena prawdopodobnie może się zatrzymać? Ja tu nie mam dalej tej części materiału wideo, bo ja już zakończyłem wtedy nagrywanie. Całe omówienie, takie które chciałem mniej więcej pokazać, już tutaj przedstawiłem. No i do czego zachęcam? No oczywiście zachęcam do analizy technicznej, do, do nauki tej analizy technicznej, sprawdzania, testowania. Pamiętajmy, że jest to zawsze 50 na 50. Jest sporo miejsc, które można bardzo dobrze wykorzystać ze swoją korzyścią, z, z jakby znaleźć się po odpowiedniej stronie w odpowiednim momencie, no i oczywiście też wyciągnąć z tego odpowiednie rezultaty. Tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o Ethereum, ja zapraszam Cię do kolejnego materiału, który przygotowałem dla Ciebie, są one dużo, dużo krótsze, yy, dlatego, że po prostu, yy, zresztą wyjaśnię to w kolejnym materiale, ale tak jak za, sam zauważysz, niewiele tam mamy do przeanalizowania na tych dwóch wykresach, więc e, zobaczymy oczywiście, co przyniosą kolejne świeczki, które będą się tworzyły, i być może, jeżeli pojawi się jakiś ciekawy setup, to również będziesz go mógł na moim kanale zobaczyć. Więc zapraszam cię do subskrybowania, zapisania się do newslettera, e, no i oczywiście do zobaczenia. Życzę miłego oglądania kolejnych materiałów. Jeśli chodzi o Cardano, mamy kanał spadkowy, który już tutaj ci właśnie wyrysowałem. Sytuacja jest aktualnie taka, że mamy również wsparcie. Cena dąży do wsparcia, być może będzie tutaj jakaś ciekawa reakcja cenowa. Oczywiście nie liczybym na dużo, dlatego że jeżeli nawet nastąpi reakcja cenowa, to ona może gdzieś zostać zablokowana. Zauważmy, że mieliśmy podobną sytuację tutaj w stosunku do tego wzrostu. Mieliśmy korektę w stosunku do tego całego wzrostu. No i mieliśmy próbę podejścia do wzrostu, a więc to tutaj może nastąpić z ograniczeniem w w tym miejscu, no i oczywiście próba e, znów, oczywiście testu tego wierzchołka, czyli może być spadek, po czym znów będą próbowali. Podjąć taką intensywną, można powiedzieć, akcję wybicia tego, czy też kanału, czy właśnie między innymi czegoś takiego jak to tutaj, czyli wybicie tego wierzchołka, no i kontynuacja do wzrostów. To wszystko może się rozegrać w bardzo identyczny sposób. Jak tutaj, przyjrzyj się temu, zwróć na to uwagę, no i zapraszam Cię do kolejnej aktualizacji Cardano już za tydzień. Na razie to tylko tyle, bo jak widzisz, niewiele tutaj można przedstawić. Mamy kanał spadkowy, mamy wsparcie i być może tutaj na dole pojawi się coś, co zainteresuje nas właśnie w tych okolicach cenowych do zakupów. Przyjrzyjmy się szybie, również wyrysowałem Ci wsparcie, mamy kanał spadkowy, mamy bardzo ładną reakcję tutaj w cieniu na ten właśnie poziom wsparcia na tym poziomie. No i oczywiście tutaj zaznaczyliśmy sobie te dwa zapisane wierzchołki, na których również wystąpiła reakcja cenowa, więc tutaj możemy się spodziewać, że tak samo będzie się coś działo. Dodałbym tylko dodatkowo jeszcze jeden element w stosunku tutaj do tego zapisanego dołka. I w tych okolicach zanim jeszcze cena nie wyjdzie poza, zanim cena jeszcze nie wyjdzie poza nasz kanał, zastanowią się na tym, czy cena nie dojdzie właśnie do tego poziomu, nie będzie jeszcze taniej i tutaj może się okazać, że będzie to jakaś ciekawa sytuacja do wykorzystania jej właśnie na Shiba. Zapraszam Cię zatem do kolejnego materiału wideo, i w następnym tygodniu być może będzie coś więcej do pokazania. Życzę Ci miłego tygodnia.